Na dzisiejszym warsztacie chciałabym przedstawić drugiego artystę z okresu polskiej secesji, modernizmu, młodej Polski. Dziś porozmawiamy sobie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Wróćmy jeszcze na chwilkę do poprzedniego artysty z tego okresu przedstawionego, do Stanisława Wyspiańskiego. Przypomnijmy sobie kilka jego obrazów. Zwróćmy uwagę na to, co było w jego sztuce charakterystyczne. Spróbujmy porównać potem jego dzieła i twórczość Witkacego. Stanisław Wyspiański budował płaszczyznę linią i plamą. Linią delikatną, cienką lub mocną i gwałtowną, zawsze jednak taką falującą i miękką w zarysie. Przypominała ona, zgodnie z duchem i nurtem secesji, kształty świata organicznego, zwłaszcza wijące się i pnące rośliny. W jego dziełach główną rolę odgrywały drobne elementy – woda, płomień, włosy, łodyga, kwiat. Plama to było połączenie światła i barwy. Dwie płaskie plamy o dwóch zróżnicowanych tonach tworzyły formę. Sztuka jego w charakterystyce możemy ją nazwać jako rodzimą, narodową. Secesja, zgodnie ze swoją dekoracyjnością i taką mnogością elementów, dawała możliwości wplatania w sztukę wątków ludowych. Sztuka Stanisława Wyspiańskiego była estetyczna. Może był artystą oryginalnym i takim indywidualistą, treści jego obrazów są nastrojowe, symboliczne, ale podporządkowane przyjętym ogólnie formom przypisanym plastyce. W jego pracach nie brakowało odwagi w rysowaniu mocną, dramatyczną kreską bez cienia mdłej słodyczy, ale prace odbieramy jako delikatne, podporządkowane modzie i nurtowi. Wydaje się, że tego oczekujemy od sztuki. A co w przypadku, kiedy artysta prezentuje sztukę, której lekko możemy się nawet bać? Gdy jej nie rozumiemy lub trochę nas przeraża, poznajmy Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego Witkacy. Dzisiaj przedstawiam Wam Stanisława Ignacego Witkiewicza. Malarza, rysownika, fotografika, dramaturga, powieściopisarza, krytyka sztuki, człowieka wszechstronnie uzdolnionego, ale przede wszystkim artystę bardzo, bardzo wyjątkowego. Postać ciekawa. Jest takie słowo, którym możemy go określić, jego życiorys, jego sztukę. Słowo to ekscentryk. Kto to jest? Co to znaczy? Ekscentryk to osoba bardzo oryginalna. Ona pokazuje nam drogi, uczy nas myśleć i patrzeć trochę szerzej, niż jest to ogólnie przyjęte. Znaczy to, że wychodzić poza stereotypy. Dlaczego tak jest, że niektórzy potrafią dostosować się do pewnych rzeczy, które spotykają ich w życiu, a niektórzy buntują się i szukają swoich własnych dróg? Myślę, że polega to na pewnej wrażliwości. Stanisław Ignacy Witkiewicz całe swoje dzieciństwo już przejawiał swoje wybitne talenty i pokazywał swoją indywidualność. Urodził się 24 lutego w 1885 roku w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędził w Zakopanem i dorastał w otoczeniu wielu artystów i ludzi związanych ze sztuką. Był synem znanego malarza i krytyka Stanisława Witkiewicza. Tata postanowił, że będzie kształcił syna sam. Uważał, że szkoła jest szkodliwa i kieruje dziecko na określone, jedyne tory. Już w wieku 8 lat mały Staś pisał pierwsze utwory dramatyczne pod tytułem na przykład Karaluchy, Król i Złodziej, czy Menażeria, czyli Wybryk Słonia. Jako malarz zadebiutował w 1901 roku na wystawie w Zakopanem, gdzie zaprezentował dwa pejzaże. Po zdaniu matury w 1903 roku rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1908 roku w jego życiu nastąpił przełom.
wyjechał w podróż do Paryża, gdzie pierwszy raz zetknął się z kiełkującą sztuką nowoczesną, z kubistami i słowistami. Pod ich wpływem porzucił sztukę pejzażową, stawiając na eksperyment, swobodną grę wyobraźni oraz inspirację snami. Zainteresowała go również fotografa. Ale ta twórczość literacka dała mu status twórcy wybitnego, prześmiewcy i bezlitosnego komentatora rzeczywistości. Jego teksty tłumaczono na ponad 30 języków i był też najchętniej wystawianym polskim dramaturgiem na świecie. Witkacy wyspecjalizował się w niepowtarzalnych portretach. Najważniejszy w nich okazywała się intuicja artysty, jego znajomość charakteru człowieka albo po prostu takie wrażenie, jakie robił na nim model. Te portrety były źródłem jego utrzymania i prawdopodobnie stworzył ich tysiące. Pozowali mu artyści, przedstawiciele inteligencji, politycy, przyjaciele, znajomi. Prowadził własną firmę portretową. Warunkiem było zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem tej firmy portretowej i zaakceptowanie go w całości. Jednym z punktów był zupełny, absolutny zakaz zgłaszania uwag do powstałej pracy. Czyli jeżeli nie podobała się taka praca osobie zamawiającej, no niestety. Wygłaszanie krytycznych sądów firma po prostu uznawała za niedopuszczalne. Witkacy oferował kilka rodzajów portretów. Od tak zwanego wylizanego, odpowiedniego raczej do twarzy męskich niż kobiecych, po subiektywną charakterystykę modelu, nie działającą jako karykatura. Witkacy miał niesamowitą osobowość, często pomagał sobie różnymi dziwnymi substancjami, ale miał założenie: klient musi być zadowolony, a nieporozumienia są wykluczone. To, co on rozumiał jako piękno, najbardziej wartościowe, no niestety nie zawsze mogło się podobać, ale na pewno zawsze była to wyjątkowa praca, gdzieś tam oderwana od rzeczywistości i była po prostu utworem artystycznym. Witkiewicz pragnął całkowitej, niczym nieskrępowanej wolności artystycznej. Chciał być wolny, tworzyć niezależnie od zasad, mody, stylu i przede wszystkim być wolny od ludzi, od ludzkich oczekiwań. Ponieważ uwielbiał po prostu się, mówiąc trywialnie, zgrywać, uznawał jedynie szczerość w dążeniu do wyzwolenia sztuki ze wszelkich ograniczeń. Na portretach jego autorstwa widnieją tajemnicze symbole. Wszystkie jego prace tak naprawdę przekonują o tym, jak bardzo szukał w sobie, jak bardzo odkrywał i wchodził w tą niezwykłą podróż w głąb własnych dziwnych snów, barwnych wizji. Dziś czytamy opinię o Witkacym, jakoby był po prostu osobowością bardzo silną, taką przygniatającą, świetną, ale ponurą i po prostu niepokojącą. Jak którzy zajmują się jego życiorysem, biografowie, dziś wskazują na jego nadwrażliwość, ogromny strach, który wyniósł już z dzieciństwa, strach przed wojną i ogromny wpływ ojca, który wymagał od niego po prostu za dużo. Przez większość życia zmagał się z depresją i nękały go jego demony, które gdzieś tam powstawały w jego wyobraźni. Wacław Ignacy Witkiewicz pożegnał się z życiem 17 września 1939 roku na wieść o tym, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski. To bardzo trudno prezentować sztukę takiej osobistości, jaką był Witkacy. To chyba pierwszy taki wyrazisty, z ogromnym charakterem malarz, artysta w sztuce polskiej. Inspirujący, ale jednocześnie chyba może być troszeczkę niezrozumiały, bardzo trudne dla odbiorcy. Co się działo w głowie artysty, gdy tworzył? Tego nie wiemy. Nie znamy pobudek, nie znamy dokładnych życiorysów ludzi, którzy
którzy podążali drogą, którą może niekoniecznie jesteśmy w stanie pojąć. Nie, myślę, że to też nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Karce został określony jako jeden z największych twórców w historii sztuki polskiej. Był prekursorem, twórcą, wybitnym artystą i jego pracę spróbujemy sobie dzisiaj przejrzeć i zrobimy warsztat na podstawie jego autoportretu. No, poznaliśmy już malarstwo historyczne, impresjonistyczne. Poznaliśmy trendy rokoko. Sztuka pędzi dalej. Wszystko się zmienia. Wszystko podąża razem z rozwojem techniki. Świat pędzi. Przełom XIX-XX wieku. Pośpiech ten widać i w malarstwie. Nie ma już za bardzo czasu na realistyczne sceny. Potrzebne jest szybkie wyrażenie emocji. To jest też moda, to jest też trend. Obrazy, które widzicie tu przed sobą, jak bardzo się różnią od tych poznanych wcześniej. Jak inne jest postrzeganie człowieka. Tutaj pan Witkacy w jednym z autoportretów, na jednym z autoportretów widzimy wpływy postimpresjonistów, widzimy wyrazistość i odwagę w położeniu koloru, widzimy tą konkretną plamę, o której mówiłam wcześniej. Kolorze, który jest wydobywany za pomocą forma, która jest wydobywana za pomocą dwóch tonów barwy. Płaskie wnętrze. Tutaj zupełnie przerobione wzrokiem artysty twarze ludzi. Inspiracja już kubistami, zgeometryzowane fragmenty ciała. Tu już jest ogromne poszukiwanie. Witamy się powoli ze sztuką współczesną. Po portretach, które malował na zamówienie Witkacy, widzimy charakter ludzi, których malował. Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej. Chyba mało sympatycznej osoby. Widzimy plamą tworzoną chustę lub płaszcz. Widzimy plamą tworzoną, kreowaną twarz. To samo tutaj przy portrecie. Widzimy ogromną odwagę w położeniu koloru. I pewną demoniczność, którą wniósł do sztuki Witkacy. Oczy tej kobiety patrzą na nas troszkę niesympatycznie, badawczo. Przypomina trochę wyrazistego ptaka. Takie było zamierzenie? Tak może odbierał ją właśnie Witkacy. Być może była osobą po prostu wścibską. Ja z twarzy jego ludzi, o których portretował, jestem w stanie wyczytać bardzo wiele. Jest to kwestia mojej wyobraźni. Waszej na pewno też. Warto obejrzeć, warto przyjrzeć się. A dzisiaj na warsztacie spróbujemy namalować autoportret. I spróbujemy ująć go właśnie w tą formę, bawiąc się plamą. Plamą płaską, dwutonową. Zbudujemy też twarz za pomocą światła padającego lekko z tyłu. Do warsztatu potrzebujemy
kartonik, wydruk, który będzie dołączony pod filmem, farby akrylowe, trochę materiałów z recyklingu, które posłużą nam może jako urozmaicenie tła. I tam możemy zaczynać. Przede mną już leży wydruk. Spróbujemy zaraz przykleić go na tekturę, wyciąć według formy i nadać tony kolorów na twarzy, na ubraniu, nakładając bezpośrednio farby akrylowe. To jest również karton. Za chwilę zaimpregnuję delikatnie go białą farbą akrylową, żeby się nie marszczył pod wpływem mokrej farby. Ale na początku zastanówmy się też przez chwilę, co chcemy osiągnąć, budując ten portret. Jak wiemy, Pinkacy był postacią mroczną, nieco demoniczną. Podtrzymywał sam z wielką radością dla siebie ten mit szaleństwa, którego otaczał, żeby miał opinię po prostu na temat takiego człowieka bardzo wyzwolonego i nieco szalonego. Na każdym portrecie, na autoportrecie malował siebie jako taką osobę zaciętą na twarzy, o bardzo ostrych rysach, nakładając tak światłocień, żeby jeszcze pokazać tą demoniczność twarzy, tą takie, wywołując trochę takie przerażenie u widza. Widać, że był człowiekiem z ogromnym charakterem. Te ostre rysy twarzy, ten badawczy wzrok na każdym z autoportretów, to są te cechy charakterystyczne. Żeby to wydobyć, musimy pobawić się plamą. I ona też będzie główną dzisiaj bohaterką. Zainspirujemy się kolorami z kopii oryginalnego obrazu, który możecie sobie znaleźć w internecie. Możemy się temu przyjrzeć. Spróbujemy zbudować sobie najpierw twarz, potem ubranie i zamarkujemy tło. Co jest ważne, że dziś malujemy właśnie plamą nie impresjonistyczną, nie mieszamy barwy, przechodząc delikatne tony, szukając wysmakowanego światła. Dziś malujemy szerokim, mocnym pędzlem i spróbujemy nadać jakby kształt właśnie za pomocą szerokich maźnic. Zobaczymy, czy uda nam się oddać w ten sposób tkaninę. Zobaczymy, czy poradzimy sobie z twarzą. Na razie wycinamy, przyklejamy na tekturkę i zaczynamy budować naszą dioramę. Nożyczki, klej stolarski, tektura. Zaczynamy od twarzy. Mrużąc oczy, widzimy, w jaki sposób rozkłada się światłocień, jak układa się światło, budując tutaj tak bezkonturowo plamą twarz. Spróbujemy zrobić sobie trzy stopnie, trzy kolory, które położymy na twarz. Głęboka czerwień. Oraz. Zieleń Viridian. Biel, która posłuży nam do rozjaśniania samych brzegów i nałożenia światła. I kolor
spróbujmy teraz budować, wymieszać. Trzy tony. Używajmy do tego miękkiego pędzla. Budujemy najpierw kolor średni. Mamy tu 3 tony, odrobina czerwieni głębokiej, oranżu, bieli, ochra. I odrobina zieleni bielinia. Ten kolor nałóżmy jako główny. Tu użyję mniejszego pędzla. Na tkaniny i tło pójdzie kolor, pójdzie pędzel szeroki. Mrużymy oczy, patrzymy sobie, gdzie jest, jak rozłożona jest ta plama. Oczywiście możemy podmalować całość. Potem będziemy rozjaśniać tą część. Malujemy. 3 odcienie, jakby skóry musimy zrobić. Malujemy całą twarz. Kolor podstawowy, środkowy jakby. Ja używam bardzo mało zwykle wody. Tutaj jakby przyspieszyć, może chwileczkę. Na skrótę odrobinę. Położyłam ten kolor środkowy. Teraz mrużę oczy. I nakładamy kolor ciemniejszy. I będziemy budować twarz tym odcieniem. Na pewno na szkolnych zajęciach plastycznych może to być ciekawe zadanie. Przyciemniamy zielenią odrobinę czerwieni i ochry. Zieleń nam łamie, właśnie przyciemnia bardzo taki ten tony jakby skóry w mroku. Nakładamy tam gdzieś ciemniej. Palcem można wcierać, ale tutaj stawiamy na plamy, na odważne dotknięcia pędzla. Wygląda to tak jakby zarost, ciemna skóra. Wchodzimy cieniem pod nos, formujemy już powoli usta. Nos. Pod oczami. I młody chłopiec, który przed chwilą był na naszym wydruku, dostaje już troszeczkę takiej ciężkości na twarzy. To już będzie dojrzały człowiek. W ten sposób nakładamy ciemniejsze plamy. Budujemy twarz. W tym przypadku już nie staramy się światłocieniem, tak jak przy ćwiczeniu malowania jabłuszka, wchodzić i mieszać tony. Tutaj bawimy się tak plamą, aby budowała nam kształt. Robi się powoli groźny. Kacy.
potrzebujemy jeszcze ciepniejszego tonu. Jeszcze to jest zbyt słoneczne. Tu przy linii włosów spróbuję domalować. I brakuje mi trochę zacienienia wokół oka. Robi się już trochę demoniczny. Byłby zadowolony. W naszym portrecie już widać światło powolutku. Przyciemniamy też strefę ucha. Teraz budujemy kolor trzeci, następny, rozjaśniając twarz, szukając tego źródła światła. Widzimy tutaj na portrecie, że światło wpada przez okno i oblewa, ono jest troszeczkę, oblewa tamtą część postaci, rzucając tylko światło na wystające części twarzy. To spróbujemy osiągnąć. Oddać. Zobaczymy, czy się uda. Biel. Nie myłam poprzedniego koloru, który był wcześniej na pędzlu. Nakładam. To jest jako pierwsza warstwa. Będę musiała jeszcze dodać jaśniejszych tonów ponownie. Mam je plamą. Zabawa w rozjaśnianie. Zostawiam wyraziste te linie. One też są częścią tematu. Dramatyczna linia. Wchodzę z powrotem. I mrużąc oczy, wyrabiam teraz nos, usta i za chwilę wrócimy do tkaniny. Namalowałam już twarz. Za chwilę spróbuję nałożyć światło, o którym mówiłam przed chwilą. W tej chwili nakładam kolor włosów. Dalej korzystam z okrągłego pędzla. Wielkiego. Chwilę wprowadzę też, jak wyschnie mi pierwsza warstwa, położę światło na włosach. Zabawa, dobieranie tonów, po prostu nakładanie plamy nie wymusza u nas uzyskania podobieństwa do dzieła artysty. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy prześledzili obraz, próbowali wydobyć z niego te istotne elementy, które jakby artysta chciał nam pokazać. Uczmy się od niego, na przykład właśnie plamy. Koloru, badajmy kolor. To jest świetna zabawa. Spróbuję teraz nałożyć w tej części światło. Wykorzystam do tego biel i odrobinę oranżu. Wodę rozprowadzę krawędź.
nie udaje mi się uzyskać tak intensywnej, zdecydowanej, mocnej plany. Cały czas jest to delikatne światłocie. Nakładam światło w tej części twarzy, która jest brzuszka, na kopii. Jedną linią cienką usunuję nos, dając mu światło. Odbijam światło na brodzie i pod nos. Te części są oświetlone przez światło wychodzące stąd, z góry, z boku. Oczywiście szukamy. Farbki akrylowe dają dużo możliwości ponownego wyprowadzania błędu, ponownego malowania. W tej chwili musnę światłem włosy. To powinnam zrobić ciemną podmalówkę do końca, no ale uda mi się już wyprowadzić. Witkacy zaczyna znowu na nas groźnie spoglądać. Wciąż jest młody. W wieku dodamy mu przez zacienienie większe pod oczami i na brodzie. Zamkniemy też odrobinę brew. Spróbujmy teraz potraktować tkaninę. Na moim wydruku jest na pewno dla Państwa to niewidoczne. Na szkolnych zajęciach mamy do dyspozycji może drukarki lub komputery. Warto proponować to dzieciom. Dobrej jakości wydruk. Nakładamy kobalt. Mam czerń. I próbujemy szerokim pędzlem zrobić podmalówkę pod płaszcz. Marynarka. Najpierw głębokie tony, najciemniejsze. Jednym ruchem. Namalujemy to, co jest jakby kolorem bazowym. Potem jednym ruchem też szerokiego pędzla spróbujemy rozjaśniać fałdę. Zrobiłam już podmalówkę do tkaniny. Przy okazji położyłam kolejne warstwy na twarz. Przyda ich jeszcze się kilka. Próbuję cały czas przyciemniać te punkty, które widzę w portrecie jako właśnie mocno zaciemnione. Myślę, że to jeszcze praca właśnie na długi czas. Tu szybciutko. Postaram się teraz pokazać tkaninę. Jak możemy to zrobić? Przyglądamy się układowi fałd. Bierzemy kolor, który się nazywa ultramaryna. Odrobina kobaltu.
Widać, że tkanina wchodzi w taki odcień fiolet. Możemy użyć gotowego. Jeszcze tam innego odcienia i rozbielam. Pracuję na brudnej palecie, ale jest to dla mnie bardzo wygodne. Obserwujemy. Ta część to tutaj, ta część jest oświetlona. Jednym zdecydowanym ruchem plama. Tu znowu gra trzech kolorów. Wyschnie, nałożymy, przymrużymy oczy i znowu nałożymy rozjaśnienie. Kolejny fałd tej części tkaniny. Bardziej rozjaśniamy. Tkaninę tutaj idąco. I taka forma błyskawicy. Dodajemy bieli. Cieńszy pędzel. Ułożymy. A. Zupełnie takie dotknięcie nonszalanckie. Rozjaśniamy, wracamy tu, w ten punkt. Mamy już światła i śmiało plamy. Kreską. Czekamy, aż przestrzenie tutaj wyschną. Znowu wchodzimy. Tworząc tkaninę. Nasza postać jest gotowa do portretu. W tej chwili powinniśmy zająć się tłem. Wyznaczmy mniej więcej, gdzie są te główne linie, które tworzą jakąś przestrzeń, jakąś głębię tutaj. To jest wnętrze pracowni. Myślę, że tu jest część sztalugi. Tu zasłona. Tu jakaś tkanina. Tu zaznaczamy następną tkaninę zwisającą za artystą. No i jeden element, który jest tu bardzo interesujący. Jest to dym z papierosa w tej części. To ta biała mgła tutaj. Ona będzie na końcu. Od czego zacznę? Po rozłożeniu ciemnego koloru na całość. Potem zielenie i ten meridian, zielony meridian, zielony meridian z głęboką czerwienią z rozjaśnieniem. Ciemne tony i fragment światła tej przestrzeni, która jest za oknem. Zaczynamy od malowania tła. Zrobiłam już podmalówkę. Spróbuję teraz nałożyć rozjaśnienie na tkaninę, która jest w głębi. Zupełnie po umacku. Niestety nie wiemy, co artysta umieścił jako model. Nie wiemy w tej części, co się dzieje na obrazie, ale próbujemy. Zupełnie czujemy plamę. I
Nie zrażamy się. Nakładamy światło. Budując tkaninę. Jest pierwsza warstwa. Dodajemy czerwieni głębokie i nakładamy. No, rozjaśnia. Istotą plama. Zostawimy chwileczkę naszą podmalówkę i sprawdzamy tę część, czy już wyschła. Spróbujemy zamarkować dym. Dym z papierosa. Robimy to z półsuchym pędzlem, cienkim lub bardzo wygodnym takim wachlarzykiem. Moczymy go mocząc końcóweczki i dotykamy gdzieniegdzie. Ruchem takim trochę zawijamy. Wydaje mi się, że tutaj za mocno, więc wrócimy. Uczymy jeszcze raz i staramy się te kłęby pokazać w tej części. Próbujmy okrężnym ruchem. Przymierzmy naszego bohatera. Mieścimy go w tym miejscu. Możemy go zrobić jako dioramę usztywnione na kartonie jeszcze jednym. Na chociażby korku od butelki podniesionym jako trójwymiar. Ale w tej chwili już robimy go, chcimy go na płasko i tak go przymocujemy. Awaria z klejem. Klejak sprzed błyskawicznie skleję kartony, papiery. Damy mu chwileczkę. Wracamy do naszej tkaniny. Do tego fragmentu. Warto być cierpliwym. Ja tutaj przyspieszę troszkę. Teraz maluję ostatecznie kształt ułożenia. I nakładam rozjaśnioną barwę. Żółcień głęboka, czerwień głęboka. I
Zjadam jeszcze. Musimy chwilę poczekać, aż wyschnie. Odmalówka podeskła, dubinkę. Próbuję już wprowadzić kolor. Przyglądamy się kształtom. Jak ona się układa, jak plama jest prezentowana. Widzimy tutaj jaśniejszy motyw. Świeci jakby swoim światłem. Musimy znaleźć go tylko w jasnych tonach, w czerwieniach i żółcie. I szukamy takiego efektu, który da nam to ułożenie notek. Ponownie praca na kilka jeszcze godzin, w zależności jak lubimy podejść do tematu, z jaką dokładnością. Temat takiej zabawy, kopiowania obrazów jest bardzo wdzięczny, nie tylko dla uczniów w szkołach, dla każdego, który chce się zmierzyć ze sztuką. To taka mała, wielka sztuka właśnie. Coś z niczego, karton po pizzy, kilka zbędnych papierów i wydruk. I możemy iść tropem mistrzów w formie zupełnej zabawy i warsztatu plastycznego. Dla Witkacego każdy był wyjątkowy. Każdy człowiek był niepowtarzalny. Bardzo oczywiście związany z biologią, ze światem, ale każdy miał swoją wartość. Myślę, że warto wierzyć w siebie i nie zrażać się niepowodzeniami, tylko traktować takie zabawy jako wyzwanie. Zapraszam na następny warsztat.